Pałac Kultury Stalina i Lenina i cokół, tam gdzie Biblię się wyrzuca do śmietnika. A tutaj, proszę Państwa, święci stoją w dniach ostatnich, świadkowie. Polska, Warszawa. Widzisz, że Warszawa centralna, widzisz. Centrum Warszawy, czyli nie Anglo, Ameryka Białystok, skoro tam dalej na ochotę pojedziesz do galerii tej nieudanej. Oficyna Jerozolimskie 107, Emilii Plater i ładny bus. No zobacz. A tutaj mamy tak, system moherowy, piec kaflowy i nie ma świadków Jehowy. Jezioro kłamców, rzeka złodziei. Tu można dostać, jak to mówią, łeb. O, Warszawa Śródmieść. Tu kaszlą żebracy. Od paru dni to oni nie siedzą tam przy Biedronce z wyciągniętą ręką i żebrzą, tylko łażą z kopytami w kieszeniach. Najchętniej po ulicy, bo oni czy to w buwie, czy w domach, to zachowują się tak samo na zewnątrz, czego świadkowie Jehowy nie robią. Świadkowie Jehowy w domu to mogą różne rzeczy robić, ale nie wypada na pokaz, a oni na pokaz. Piec moherowy na pokaz, groby pobielane na pokaz. Centrum Warszawy, system moherowy, piec kaflowy. Nie ma świadków Jehowy. No, te nasze siostry, co tam stoją, to zaraz jadą do Anglo-Ameryki, Białystok z powrotem. Już jadą, tak, już jadą, zobacz. I tutaj jest ten zakręt, co żeśmy miały paradę, jest ten zakręt Warszawa Śródmieści, klocki, domki, proszę Państwa, Warszawa Śródmieści. Chcemy tak nie pod słońce raczej, ale to się nie da. Warszawa Śródmieści, błysk, blask, Marszałkowska. I tutaj też był skręt w lewo i w lewo, bo tutaj nie ma prawosławia. Nie ma prawosławnych. Był skręt w lewo i w lewo. Parady naszej równości. Też ma zaległości w czasie Gierka, gdy nie był na pochodzie 1 maja. No to na okazji. Parada równości. W lewo ulicę Marszałkowską. Potem, proszę Państwa, ulicę Królewską. Potem hotel Wiktoria. Potem krakowskie przedmieście. Potem nawet w Miodową. I potem w lewo, w lewo, w lewo. W trasę WZ. Pod Kolumną Zygmunta i przez Wisłę mostem Śląsko-Dąbrowskim, proszę Państwa. Tutaj parada jechała. Też wszystko u nas w internecie jest. Błyski, blaski, parady, proszę Państwa. Gdy żyjemy tu w systemie diabła, już w dniach ostatnich tego złego systemu rzeczy. O Jezus, o Maryjo. I ach, jakie resory. Jakie tu są resory. A tutaj jest takie miejsce w centrum Warszawy, które jest nieciekawe, nieznane. Nikt tu nie chodzi, tam tylko może jakiś barek, może w kierunku ulica na widok, jak pójdziemy, restauracyjka. Nie ma nic, nie ma nic. Przejedziemy, proszę Państwa, przez Most Majadowskiego, ale zanim wjedziemy, to będzie jeszcze Palma de Gaulle, Palma de Gaulle, Palma de Gaulle. No i już. Muzeum Narodowe. Oczywiście po drugiej stronie, po prawej stronie będzie Muzeum Narodowe. Tutaj będzie ulica, proszę Państwa, Bracka 25 i ten trafik klap, który przegrał, gdzie weszła i policja, i straże, i nie płacili, i zlikwidowali trafik klap na Brackiej 25. Smyk rozbierają, Państwo widzą, kikutę i szmatę, kikutę. I szmatę pozostało. To zobacz. Nic nie ma, prawda? Jest tylko tramwaj, stara euro, stara Europa, stara Polska, stara Warszawa, stara wiara, stary globus, stary diabeł, stare wszystko. System moherowy, piec kaflowy. Dominuje tu piec kaflowy, nie ma świadków Jehowy. Proszę Państwa, no i tu wjeżdżamy teraz na most. Na most Poniatowskiego, proszę Państwa. Oczywiście te samochody tak tu jeżdżą. Mnie tu szczypie, ja tu już nic nie mogę. Nasza palma. Także proszę Państwa, minęłyśmy palmę i już. Muzeum Narodowe. Stary tramwaj, stara wiara, stare euro, stara Polska, stary system. Stara wiara to znaczy, że jeszcze jak nie było prawosławnych,
to już oni tych moherowych imieniny obchodzili. Urodziny, nie było świadków, nikogo, nie było mormonów, nie było ewangelików, tych moherów już imieniny, urodziny i takie tylko, proszę Państwa, parafialne powiedzonki. Się pytam do Litki, dzwonię, czy jesteś SMS-em, a ona tak, jestem, ale ja nic nie widzę, mam w oczy coś. Zapuśćmy i moherowi ciągle mówią o oczach, o okularach, o tym, o tym. Takie mają, proszę Państwa, jakieś takie o oczach przesądy, że normalnie u świadków Jehowy to nie istnieje. Dlaczego ja, będąc u świadków Jehowy, nic nie powiem, nie słyszałam o Żydach? W sensie takim, czy negatywnym, czy dobrym, to znaczy tyle, co z Biblii, bo Biblia mówi bardzo pięknie, że Żyd, to znaczy wierzący. A oni tutaj w Radiu Maryja dzisiaj, Warszawa, słucha Radia Maryja, albo musi słuchać, że pewnemu politykowi skasowali kanał na Facebooku, bo on jest prawicowcem i żydowski Facebook amerykański, a więc tu nie jest Ameryka, nie jest stąd. To sami swoi to chyba by sobie tak nie robili, prawda? Usunęli politykowi, proszę Państwa, kanał na Facebooku i nie ma już tam tego kanału. Także już mamy Wisłę, proszę Państwa, i przejeżdżamy na Pragę Południe. To jest Warszawa. Warszawa, moherowa. Kaszlą. No i tak jak mówię, że żebracy chodzą z kopytami w kieszeniach. Dumne to żebraczestwo stadne. Stadne, dużo, dużo tego. Albo solowo, nieważne, dużo, 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 żeby nabrać, nażebrać, nawybierać. To i nawet nie boją się, nie wstydzą się samotnie. Ale z kopytami w kieszeniach chodzą po buwie, po ulicy, pod Stadionem Narodowym i tak. Oczy w słup. W słońce, no bo Żydzi kiedyś też oddawali cześć słońcu, naśladując pogan, czego Bóg Jahwe im zabronił, ale jak oni nie wiedzą, co to jest Jahwe, jak oni nie wiedzą, co to jest Biblia, Jahwe do śmietnika, Biblię, Bóg do śmietnika, drugie przykazanie, Bóg do śmietnika, no to, proszę Państwa, Stadion Narodowy, czyli wiemy, 10-lecia on do Waszyngtonu i już wjeżdżamy zaraz. Następny przystanek to będzie Saska, centrum Krwiodawstwa, stara wiara, stary papież, stary tram, stara Warszawa, stara. No mamy teraz ten system podświetlany, bo tak prawie ze słońcem się ustawiłyśmy, stary tramwaj nam ucieka, proszę Państwa. I on jedzie tą ulicę Zieleniecką, skręcając, czyli też wszystko w lewo. Już jedziemy, proszę Państwa, przez rond Waszyngtona. Przejeżdżamy i poprawi. Zaraz Saska, on już stanie, bo jak nie ma czerwone światło, to nie ma tak lekko. Tramwaj 17, jak jechałam z Biblioteki Narodowej, skręcił. Stacja Krwiodawstwa. Marszałkowską, jak kiedyś 15. Codzienne zmiany są. Codzienne zmiany są. Tych tramwajów, Warszawy, jest coś okropnego. Ciągle zmieniają, no jeszcze ja to się spieszę, ja to do domu. Chciałam te kurczaki kupić, ale patrzę, że jakieś takie zielone te kurczaki. Nie kupiłam tych kurczaków, a przecież mam kurczaki. Ze świętej Anny, bo dzisiaj był kiermasz, mam bardzo dużo tego. Albo tylko makaronik, czyli po włosku. A ta macherowa Litka nie lubi. Proszę Państwa, makaronu i ta moherowa grabska, Jadwiga Grabowska, tak. Otóż też ona by zjadła makaron, ale ją nie stać. Teraz jak dostała pieniądze, to uciekła z domu. No bo to wiecie Państwo, bo to trzeba za prąd płacić, na świat. Ale to znaczy, ona nie musi wszystkiego tak troszkę ciut symbolicznie chociaż się dołożyć, ale bezdomna jakby miała złotówkę dać na mieszkanie, to chyba to jest nawet niemożliwe. I Jadwiga Grabowska uciekła nam z domu. Sądzi się jakiś spadek. A czy ona w Ameryce była, to chyba to nie jest prawda. No wiecie Państwo, ona ma Hindusa i dwie córki. Ja wie, po coś ty tu przyjeżdżała, przylatywała z Ameryki. No bo ona o ziemię się kłóci teraz. Rodzina jej zabrała ziemię i nie dała znać, że tu poumierali, że ona ma takie opcje. Saska Kępa. Saska Kępa. To jest ulica taka spokojna, stare domy, po dwa piętra, po trzy piętra, tak jak Janek Witek opowiadał. I potem tam tylko dobudowali na Simply Market, troszeczkę zieleni, ale w Anglo-Ameryce Białystok, zieleni to jest więcej. Zapraszam.
Tak, do końca.